Pierwsze lęgi w tym roku rozpoczęły się właśnie tym oto pierwszym piskraczkiem. Patrzcie, jaki śliczny jest, szarutki, taki solek mały. No i moi drodzy, lęgi jak widzicie, no, się rozpoczęły. Tutaj widzę, że klują się również kaczki. Mam nadzieję, że ta nie jest obumarła, bo trochę widzicie się wylało, ale tu jedna kaczka, druga, trzecia tu widzimy, także dajmy im czas. A póki co widzicie, kurczaczek sobie łazi, także ja zabieram skorupkę. No i zapraszam was na film z lęgami 2023. Ale się jaram. Ciekawe, jakie będą kolejne. Do zobaczenia. Widzimy się przy kolejnym piskraczku bądź kaczce. Jesteś taki ładny. Jak się to otwiera? No. Ojeju. A to nie jest, to jest silka. No. Ojejku. Wykryła się kaczuszka. Tak? No. Chodź zobacz. Przechodzę sobie skontrolować. Zamknij tylko. No, bo tak się darła ta silnika, nie? Myślałam, że się kolejne wykryła, ale nie. I zielona teraz się wykryła, nie? Z zielonego jajka. Jeju! Zobacz, z jakiego jajka za tobą zielonego, jest. Zielonego, no. Nie, za tobą jest. Gdzie? To jajko tam, zobacz. To no, jest zielonego, no. Zielone, no. No tak, jestem twoją mamusią. O Jezu. A patrz, jaką silkę ma zmierzoną troszeczkę. Oj, ona się boi. Wiesz, ona sobie... Jaki fryz ma, nie? No, jaki zdrowiutki, ładnie. No, a ma takie duże nogi, patrz. Pokaż. Jaki narzelik. No, śliczny. A tu pierwsza, moi drodzy, kaczuszka, także powitała nas dzisiaj jedna silka i jedna kaczka, ale właściwie to przedpremierowo, bo cały... okres klucia powinien być, no jutro chyba przypada równe 21 dni, tak mi się wydaje. Tak, jutro wieczorem, także widzicie, już nas zaskoczyły przedpremierowo. No ale co, ja będę was trzymał, widzimy się na kolejnych. No i witam was po nocy, a po nocy mamy tutaj, patrzcie, co mamy. Raz, dwa, trzy sileczki szare, jedną żółtą. I mamy kaczuszkę, która wczoraj była, i nową kaczuszkę. A ta kaczuszka właściwie wykryła się dosłownie parę minut temu, wcześniej, chwileczkę, bo jeszcze jak byłem 5 minut temu bez kamery tak skontrolować, to była w jajeczku. Także mamy dwie kaczuszki, no i cztery sileczki. I teraz myślę właśnie, jak to zrobić, bo musiałbym zapewne je oddzielić, no bo kaczki z kurkami tak niezbyt, żeby były razem, bo wiecie, one są też większe, mniejsze i tak dalej. Także myślę, że kaczki pójdą gdzieś tam na zewnątrz, bo jest mimo wszystko ciepło tylko pod lampę, a piskraczki pójdą na razie w domku i będą pod sztuczną kwoką. Pod kwoką, wiecie, pod sztuczną kwoką, pod płytą grzewczą. Także tak to robimy. No i co? Muszę przygotować im domek, no bo już jest ich trochę dużo. Mamy godzinę 21 i moi drodzy, 21, czyli dzisiaj minęły równe 3 tygodnie, odkąd stawiłem jajka. Tak mi się wydaje, ale czekajcie, sprawdźmy jeszcze. Kury, kaczki, no załóżmy kury, no zróbmy kury. 22.03, ja sobie zerknę w kalendarz, bo... A, mam rozładowane, nie masz wolę telefonu. Ale tak, to była chyba środa, więc będzie to w taki sposób wyglądało. I co mogę wam powiedzieć? Mamy na koniec dnia, już wam pokazuję. Tu jajka sobie przyniosłem, no i mamy taką grupkę tutaj uczestników. Także mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem sileczek. I jeszcze sześć jajek. A nie, to jest... Chodź, tu chyba mocno słychać. O, koleżankę, no właśnie. Tutaj, zobacz. Ja mi szykuję. Tu, patrz, tu, zobacz, tu na mnie. No, no, no. Cudownie, bo cię nie zapokazuję. Mhm.
No i mamy taką, moi drodzy, grupkę i teraz wypadałoby przenieść już starsze, suchsze na noc do, nie do inkubatora, tylko żeby już były pod kwoką. Ale co, no w sumie dobra, może zostawmy je, co? No mówię, że zostawić. No, zostawmy je już wszystkie na noc tutaj, tylko właśnie zależy mi, żeby one nie dotykały tych jajek, ale widzicie, no bo żeby nie chodziły po nich. Ale widzicie, są teraz w tamtym rogu, także my szybko wyjdziemy, zgasimy światło i zostawimy je na noc w inkubatorze. Jeszcze i tak będzie najlepiej, a jutro już ładnie je przyniesiemy. Także taki stan na dzisiaj. A kaczek ile? Raz, dwa, trzy, cztery. O, patrzcie, jakie fajne kaczuszki. No i jedna biała, warto też dodać. A w ogóle patrz, a ta jedna jest mieszana, czy mi się wydaje? A nie, no wyjdzie później w planie. No, także zostawiamy inkubator na noc. Dobrze, więc przyszedł czas, żeby przenieść te maluchy do kartonu. Karton właśnie przygotowałem sobie już wczoraj i mamy tutaj ładnie słoma. Sobie tak zagrodziłem, żeby wiecie, im nie wiało czy coś. Kwoka sztuczna już sobie chodzi, cieplutka. Co ciekawe, ona też nie gubi tego ciepła do góry, bo nawet stąd jest taka letnia, bym powiedział. A tu od spodu jest naprawdę cieplutko, gorąco. O, nawet słoma jak się dotyka, od spodu jest cieplutka. No i mamy tutaj również poidełko. No i chyba, nie wiem właśnie, czy dzisiaj wieczorkiem, jak już, to będzie pierwsze karmienie tych pisklaczków. Ale póki co, chcę wam pokazać, co musimy przenieść. Zobaczmy, co tutaj mamy. O, takie słodziaczki mamy. Także widzicie, trochę do przeniesienia jest ich. No i musimy odbyć. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie. Kaczuszki razem z nimi idą. Póki co wszystkie przenosimy. No i widzicie, ślicznie. Tylko te takie bardziej mokre jeszcze zostawiamy, żeby sobie, o, jeszcze tutaj niech pobędą. O, tak mamy, malutki. Dajemy je tam. Tego maluszka zostawiamy, bo jak widzicie, jeszcze jest taki mokrutki i w ogóle. No i zabieramy te suchutkie, ale ich sporo mamy, ich ładnie, patrzcie. O. To też nam pomóc, bo się skrzydło. Tu? No więc stan na dzisiaj mamy właściwie, nie wiem jaki, ile tu jest silek i ile w ogóle kaczek, ale są sobie pod tą kwoką, ja już im tego nie odsłaniam, bo nie chcę im tutaj przeszkadzać, ale widzicie, są ładnie, o, i sobie tutaj odpoczywają, grzeją się. Na wieczorem myślę, że pierwsze karmienie, no i zobaczymy, co jeszcze nas tutaj czeka. Fajnie, że tak udane te lęgi, powiem wam, może teraz wam opowiem parę takich fajnych plusów tego inkubatora, bo naprawdę widzę super plusy tego, na co w sumie wcześniej narzekałem. Więc po głębszym przeanalizowaniu rozumiem już, dlaczego góra jest w osobnym kablu. Teraz wam pokażę. Odczepiając górę, gdzie góra się nie brudzi właściwie, mamy sam dół. I ten dół jest, jak widzicie, totalnie pozbawiony elektryki, co pozwala nam na mycie nawet kerszerem takiego spodu, a wiadomo, spód jest bardzo brudny po takich lęgach. Dla mnie najgorszą rzecz to czyszczenie inkubatora z tego wszystkiego, bo jest to po prostu niefajne i tym bardziej jak miałem poprzedni inkubator, gdzie musiałem uważać na elektrykę i właściwie pod kran, wannę czy kerszera nie mogłem go wziąć, bo były tam różne właśnie takie rzeczy, jak są tu u góry.
tutaj tego problemu nie ma i to jest mega fajne, także powiem wam, to naprawdę na plus. Super. Mamy już dzisiaj piątek, ale nie wiem, czy to źle, czy dobrze. Raczej źle, bo już minęły w sumie 2 dni, dzisiaj wieczorem mijają, odkąd planowana data klucia. Co prawda mam dużo tych pisklaczków tutaj, ale dużo też się nie wykluło i nie wiem, czy czekać, znaczy czekać oczywiście będziemy czekać, ale zaraz do nich zerkniemy, tylko małe spojrzenie na te, które tutaj są. Te ślicznotki ładnie sobie tutaj żyją, kaczuszki z sileczkami i jeden ma tutaj problem, jak widzicie, rozlatuje mu się nóżka, taki dość problem znany u pisklaczków. No i co teraz będziemy robić? Różne są metody, znam dwie. Włożenie do szklanki takiego pisklaka nie za bardzo mi to odpowiada i nie za bardzo tego to praktykowałem zawsze. Związanie nóżek sznureczkiem na odpowiedni dystans to jest bardzo fajne, także to polecam, bo naprawdę to się spisuje i nie jest to tak drastyczne jak danie go do szklanki czy coś takiego, ale to związanie nóżek jest jak najbardziej ok. No tyle, że do tego już bardziej trzeba 2 osób, no ale uda się to zrobić, także jakiś sznureczek, niteczka, taka bardziej sznureczek, no i do dzieła i trzeba mu związać nóżki. A w sumie policzmy te maluchy, bo sam nie wiem, ile ich tu jest. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie, tu sileczek ładnie się wykluło, patrzcie. 9 i 10 mamy tutaj. Czyli 3 się nie wykluły. Zaraz sprawdzimy, czy coś będzie jeszcze się działo z nimi. No patrzcie, kaczuszka się wywaliła. Co za kurczę, głupiutka, czekajcie, ja sobie tu postawię. Chodź, 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 no. Ja już też je chyba dam powoli, bo one powinny sobie pójść do wszystkich, wydaje mi się, także one pójdą ładnie do wszystkich. No i sprawdzimy jajeczka, a ja też się zaraz zabieram za wzięcie tego jednego piskaczka i związania mu tych nóg. Bardzo nie lubię tego robić, bo to jest naprawdę ciężkie, żeby to zrobić, bo to jest takie tyci malutkie. Gdyby to był dorosły jakiś ptaszysko, to by było znacznie łatwiej. Ale jest ciężko, no ale nie poddajemy się, trzeba zrobić, bo musi być zdrowy i mocny. Przenosimy 2 maleństwa do wszystkich tutaj. Zaraz im pokażę też wodę, bo wszystkie uczyłem, jak mają pić wodę. Trzeba dzióbek zanurzyć, a ten, patrzcie, ma problemy z równowagą. Maluszek ma problemy z równowagą. No okej, a nam pozostaje sprawdzić, jak tam inne jajka. Tu coś się dzieje, czy raczej nie. Dobra, najpierw zacznijmy od skorupek starych. Weźmiemy je, wszystko sobie uporządkujemy. No i sileczki. Tu chyba nic skróć się już nie będzie, niestety. Ale oczywiście zostawiamy, bo czemu nie? Nic się nie stanie, jak pochodzi sobie duży inkubator. Patrzcie, tu też się nic nie dzieje. Zalężone były oczywiście. No i tu też chyba nie. Wydaje mi się, że raczej klucia nie będzie z nich. Ale oczywiście warto poczekać. A kacze? Tu klucia żadnego nie ma. Tu też nie. Tu też nie wygląda na to. No nic, będzie trzeba poczekać, zobaczymy, jak to wszystko będzie. I tu jeden się zaczął kluć, ale czekajcie. No zostawiamy je, zobaczymy, co będzie. Wszystkie skorupki wywalone. I tutaj jeden. No niestety nie przeżył klucia. Widocznie był za słaby. Także tak to się wygląda. Dużo silek, kaczek trochę mniej, ale jakoś lęgi, powiedzmy, wyszły. Inkubator
Myślę, że bardzo polecam. Na pewno wygodnie będzie go myć, to na pewno też sobie nagramy. A tymczasem dolewam jeszcze wody, żeby wilgotność zachować. I trzeba im ugotować jajeczko i związać nóżki. Zalanem, który już pojawiał się kiedyś na vlogach. Dzisiaj działamy z oczywiście opis klaczków. No i sprawa wygląda tak, że mamy tutaj 10 silek i 5 kaczek. I teraz będziemy przekładać sobie. Kaczki będą pod tutaj taką żarówką. Dlatego, że kaczki, wiecie, one się otulą razem i mają jakby łatwiej się ogrzeją i są bardziej odporne. A razem niego mogą być, dlatego że już to widać, że jest taka dominacja, wiecie, przewalanie się nawzajem, no muszą być oddzielone i tak to powinno być od początku. Szkoda bardzo, że nie mam dwóch takich kwok grzewczych, ale musiałbym sobie sprawić, dlatego że jest to super, ale to super opcja, bo nie wiem czy wiecie, ale zaoszczędzacie tym takim właśnie zakupem naprawdę dużo prądu. Ta żarówka, która tu ma 65 chyba wat, czy coś takiego, a ta płyta zabiera chyba 17 tylko, a pod płytą jest cieplej niż pod tą żarówką, także naprawdę, no i pomieści się tak, no nie wiem czy może więcej czy mniej. Nie istotne, ale bardzo, bardzo lubię płyty grzewcze. Dodatkowo jeszcze jednemu piskaczkowi znów musimy związać nogi, bo nie wiem czy to ten, czy to inny, ale tamtemu się rozwiązały i być może to jest właśnie on i totalnie ma rozlazłe nóżki, więc dzisiaj wiązanie nóżek piskaczkowi, oddzielanie kaczek od silek i do tego jeszcze prześwietlimy i postukamy, zobaczymy czy jajka, jakiekolwiek jeszcze jest szansa na jakiekolwiek klucie w inkubatorze. Jak nie, jak wszystkie jajka zostaną zdyskwalifikowane, że tak powiem, to jajka no, trzeba zakopać, a inkubator trzeba wyczyścić i przygotować do kolejnych lęgów. Także tak to wygląda, chcę już zamknąć temat inkubacji, rozpocząć tu fajne warunki dla zwierząt. No i co? Jakieś karmienie, woda i tym podobne. Okej, okay, ale najpierw zmienimy kartony, żeby kaczki dostały ten mokry karton, bo i tak go zaraz pobrudzą, a silki niech dostaną czysty, bo niestety, ale są mokre właśnie przez te kaczki. Także muszą mieć suchy karton silki, kaczki dostaną ten mokry karton, ale będą miały żarówkę, także im to wyschnie błyskawicznie, więc myślę, że rozumiecie o co chodzi, bo już karton no trochę jest mokry, no od wierzchu, także no zasługa kaczek oczywiście, wiadomo o co chodzi. Przydałby się taki karton, ale z plastikowym spodem, wiecie o czym mówię, taka klatka bardziej. Musiałbym o czymś takim pomyśleć, bo no kaczki no, mają to do siebie. Wody mamy przygotowaną, pomyte poidła, karmidła, wszystko. I oczywiście dzisiaj też wleci pasza, jajko. No i nie wiem czy wam mówiłem, ale jajko karmię jajkiem gęsiem. Gęsim jajkiem. Dlaczego? Dlatego, że mam mnóstwo jajek gęsich, niezalężonych i po prostu one leżą. A że są jeszcze dobre, to je rozbijam, najpierw sprawdzam czy są dobre i gotuję na wodzie, jakby w wodzie te jajko. Te świeższe jajka będę już gotował normalnie w skorupce, ale że tamte starsze są, to musiałem mieć pewność, że one są dobre jeszcze. No a żeby się nie właśnie trzymałem je właśnie i na taką okazję. No i nie zmarnują się, także ładnie mogą przejeść, chyba mam tam ich, nie wiem, 35-40 jajek gęsich, także naprawdę chyba nie przejedzą tego, no ale fajnie, bo przynajmniej nie będą one na wywaleniu. Okej, jesteśmy teraz przy inkubatorze i trzeba sprawdzić jajka, bo nie chcę, żeby już on dłużej chodził, a właściwie po terminie mamy tak, czwartek, piątek, sobota. 3 dni pełne, 3 dni po terminie klucia.
Wydaje mi się, że już nic kompletnie z tego nie może wyjść. Zresztą sprawdzimy, czy są jakieś odgłosy w ogóle. Póki co tam słyszycie odgłosy, bo jest jeden pisklak właśnie z tymi nóżkami, które musimy związać. Także ten pisklak jest i musimy zadbać o niego, więc to zrobimy i przy okazji już pozbędziemy się inkubatora, umyjemy go i przygotujemy do następnych lęgów. Tak to się prezentuje, no i co, działamy, a piskaczka sobie przyłoży tam do wszystkich i on poczeka sobie na to, aż zwiążemy mu nóżki, co nastąpi za 5-10 minut. Wszystkie niestety jajeczka, no było oczywiście raczej wiadome, idą na zakopanie, a teraz czas na po prostu umycie inkubatora i teraz sprawdźmy, jak to zrobimy, bo mamy tackę, która jest wyciągana, no i ta tacka oczywiście, o patrzcie, jaki to jest od, nie wiem, od kaczek, taki puch czy co, i to wszystko musi iść do umycia, no niestety niefajny widok. Nie lubię tego robić i myślę, że to jest najgorsze w całym procesie inkubacji. No ale co, trzeba to zrobić i tak dalej. Także teraz sprawdźmy sobie, bo ja tutaj widzę... Okej, okay, czyli wystarczy wykręcić to urządzenie i to urządzenie, widzicie, całkowicie jest wykręcalne. I tak też zrobimy. Wykręcimy sobie to urządzenie, jedna śrubka, tam od dołu dwie chyba. No i będziemy mieć właściwie... samą tackę plastikową pozbawione wszelkich możliwych urządzeń czy czegokolwiek i to jest mega fajne, bo mogę to wrzucić do wanny i mogę sobie to na luzie czyścić, wyparzać i tak dalej, także mega fajnie. Tymczasem zabieram się do roboty, no a wam już nie przedłużam i myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku już z, jak będą starsze i kaczuszki, i sileczki, i miejmy nadzieję, że już będzie sileczka z chorymi nóżkami miała je wyprostowane. Także łapeczki, komentarze, subskrypcje. Do następnego. Cześć wam.